Powód siódmy. Osąd śledczy. Siódmy powód, dla którego nie mogę być, nie jestem, nie byłem i nie zamierzam być adwentystą dnia siódmego. Według Ellen White Jezus wszedł do niebiańskiej świętości, aby rozpocząć sąd śledczy nad zapisami, uczynkami i myślami tych, którzy wyznają wiarę w Chrystusa. Sąd ten jest rzekomo oparty na 10 przykazaniach. A charakter każdej osoby według tego zabobonu promowanego przez Ellen White będzie testowany przez standard tego prawa, aby określić jej wieczne przeznaczenie. Podczas tego niebiańskiego sądu rzekomo Bóg wzbudził Kościół Adwentystów dnia siódmego, aby głosił światu Ewangelię. Kiedy sąd się zakończy, Chrystus powróci na ziemię i zniszczy złych, wskrzesi zbawionych, którzy rzekomo śpią w grobie i rzekomo złoży wszystkie grzechy na szatana. I teraz cytat z adwentystycznej książki, który zawiera taką informację. To jest Ellen White, The Great Controversy, czyli Wielki Bój Ellen White. Praca każdego człowieka przechodzi przed Bogiem i jest rejestrowana pod kątem wierności lub niewierności. Naprzeciwko każdego imienia w księgach niebieskich jest wpisane z przerażającą dokładnością każde złe słowo, każdy samolubny czyn, każdy niespełniony obowiązek i każdy tajny grzech z każdą sztuczną dyskontynuacją. Prawo Boże jest standardem, według którego charaktery i życie ludzi będą testowane w sądzie, kontynuuje ta książka Ellen White. I dalej Ellen White wymyśliła sobie, że każde nazwisko jest wymieniane, każda sprawa jest dokładnie badana, imiona są akceptowane, imiona odrzucane, gdy w księgach zapisanych pozostaną jakieś grzechy nieodpokutowane i nieprzebaczone. Ich imiona zostaną wymazane z księgi życia, a zapis ich dobrych uczynków zostanie wymazany z księgi pamięci Boga. Dalej ten przesądny dokument Ellen White kontynuuje. Wszyscy, którzy prawdziwie żałowali za grzech i przez wiarę domagali się krwi Chrystusa jako ofiary przebłagalnej, otrzymali przebaczenie wpisane do ksiąg niebieskich, ponieważ stali się uczestnikami sprawiedliwości Chrystusowej, a ich charaktery okazały się być w harmonii z prawem Bożym, ich grzechy zostaną wymazane, a oni sami zostaną uznani za godnych życia wiecznego. Dalej ta książka kontynuuje takie o twierdzenia. Grzechy, które nie zostały odpokutowane i porzucone, nie zostaną ułaskawione i wymazane z ksiąg, ale będą świadczyć przeciwko grzesznikowi w dniu Boga. Ellen White, Wielki Bój. Drugi cytat, też z adwentystycznych tekstów. Też z Great Controversy, czyli Wielki Bój, Ellen White. Sprawiedliwi umarli nie będą wzbudzeni aż do czasu sądów, na którym zostaną uznani za godnych zmartwychwstania żywota. Stąd nie będą oni obecni osobiście przy Trybunale, gdy ich akta będą badane, a ich sprawy rozstrzygane. No i dalej kontynuuje ta książka. Każdy musi być wypróbowany i znaleziony bez plamy i zmarszczki lub jakiejkolwiek innej rzeczy. Kiedy dzieło sądu śledczego zostanie zakończone, przeznaczenie wszystkich zostanie rozstrzygnięte na życie lub śmierć. Koniec cytatu. I kolejny cytat z tych właśnie bredni autorstwa Ellen White, The Great Controversy, ciąg dalszy. Początek cytatu. Kiedy zamknie się sąd śledczy, przyjdzie Chrystus, a jego nagroda będzie u niego, aby dać każdemu człowiekowi to, co będzie jego dziełem. Chrystus złoży, dalej kontynuujemy z tej książki, wszystkie te grzechy na szatana, pomysłodawcę i podżegacza do grzechu, kozioł ofiarny, niosący grzechy Izraela, został odesłany do ziemi niezamieszkałej, jak
mówi tutaj cytat Kapłańska 16:22. Tak samo szatan, niosący winę za wszystkie grzechy, które spowodował, że lud Boży popełnił, będzie przez 1000 lat zamknięty na ziemi, która będzie wtedy spustoszona bez mieszkańców i w końcu poniesie pełną karę za grzech ogniu, który zniszczy wszystkich złych. Koniec cytatu bredni z książki Ellen White, The Great Controversy, czyli Wielki Bój. Całkowite bzdury. Co mówi Biblia? Biblia zupełnie inaczej tą sprawę przedstawia. Wierzący, po pierwsze, wierzący według Biblii nie będzie sądzony w ogóle. Nie będzie sądzony w ogóle, bo Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. A więc wierzący w Chrystusa nie będzie sądzony. To jest ponad wszelką wątpliwość. I to nie da się tego z niczym pomylić. Ewangelia Jana, 3:18. Kto wierzy weń, nie będzie sądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli widzimy wyraźnie, Pan Jezus wie lepiej niż Ellen White. I 36:3 trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie będzie oglądał życia, lecz gniew Boży zostanie nad nim. I także mamy Ewangelia Jana, 5:24, który także mówi, że żaden chrześcijanin, który uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, nie będzie podlegał sądowi. I tutaj Pan Jezus to podkreślił 2 razy, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mojego słucha i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. Czyli wierzący nie przyjdzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. I tak mówi Pan Jezus. Natomiast ta kobieta zwariowane treści tu propagowała i kompletne bzdury. Więc wierzący nie będzie sądzony przez 10 przykazań i nie straci swojego zbawienia, jeśli jego służba jest nie do przyjęcia. Wierzący ma życie wieczne. I to czytamy w Ewangelii Jana 3:16. Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chrześcijanin już przeszedł z śmierci do życia, o czym mówi nam Ewangelia Jana 5:24. Ewangelia Jana 5:24. Mówi następująco. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. I chrześcijanin jest bezpieczny w Chrystusie i stoi i raduje się w nadziei chwały Bożej, bo tak mówi nam Rzymian 5:1. Rzymian 5:1-2. Rzymian 5:1-2 informuje nas o tym ponad wszelką wątpliwość. I albo wierzysz Słowu Bożemu, albo wierzysz Ellen White i Adwentystom. Rzymian 5:1. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku łasce tej, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Także chrześcijanin nie ma strachu przed przyszłym gniewem, bo jest całkowicie zabezpieczony w Chrystusie, o czym mówi nam Rzymian 5:9. Tym bardziej więc, będąc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani przezeń od gniewu. Wszystkie kary za chrześcijanina grzech spadły na Chrystusa, a chrześcijanin jest na zawsze wolny. Chrystus wziął wierzącego niesprawiedliwość na siebie samego i dał wierzącemu swoją sprawiedliwość. I to nam mówi 2 Koryntian, 5:5.
21 werset. Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim. Po drugie, sąd wierzącego jest badaniem jego służby dla Chrystusa w celu określenia, czy zostanie nagrodzony. I przecież mówi nam wyraźnie Słowo Boże, że każdy chrześcijanin otrzyma nagrodę od Boga. Możemy zobaczyć pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, 11 do 15 wersetu. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A jeśli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, drogie kamienie, drwa, siano, słomę, każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień się objawi, a jaka jest robota każdego, ogień doświadczy. Jeśli się czyja robota, którą budował, ostoi, zapłatę weźmie, jeśli czyja robota spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zostanie zachowany, tak jednak jak przez ogień. Wyraźnie widzimy. I tutaj jest powiedziane ponad wszelką wątpliwość. Także drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Też wyraźnie pokazuje, że adwentyści to są po prostu sataniści, skoro wyznają przeciwne Chrystusowi nauczanie. Drugi Koryntian, 5 rozdział, 5 werset. A ten, który nas ku temu przysposobił, jest Bóg, który nam też dał zadatek Ducha Świętego. Przeto też usiłujemy, czy tu będąc, czy odchodząc, podobać się Jemu, albowiem musimy wszyscy stanąć przed sądem Chrystusa, aby każdy odniósł według tego, jak czynił w ciele, czy dobrze, czy źle. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. A tak nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też wyświeci, co skrytego jest w ciemności, i objawi zamiary serca, wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Każdy chrześcijanin otrzyma chwałę od Boga. Każdy chrześcijanin otrzyma pochwałę od Boga. Więc nie ma w ogóle żadnej możliwości. Każdy chrześcijanin jest skazany na sukces. I warto rozważyć kilka ważnych różnic między sądem opisanym w tych fragmentach ze Słowa Bożego, a sądem śledczym adwentyzmu dnia siódmego. Po pierwsze, sąd Chrystusa nad wierzącymi nie decyduje o ich zbawieniu. Ci, którzy staną na sądzie, w pierwszym liście do Koryntian 3 albo w pierwszym liście do Koryntian 4, znajdą się tam, ponieważ już zostali zbawieni i każdy chrześcijanin otrzyma pochwałę od Boga. Każdy chrześcijanin otrzyma pochwałę od Boga, co najwyżej mniejszą pochwałę, ale otrzyma pochwałę. Więc ci, którzy staną na sądzie w pierwszym liście do Koryntian 3 i 4, znajdą się tam, ponieważ już zostali zbawieni, a nie po to, aby określić, czy zostaną zbawieni. Sądzeni w pierwszym liście do Koryntian 3 i pierwszym liście do Koryntian 4 są ci, którzy ugruntowali swoje życie na solidnym fundamencie Jezusa Chrystusa, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian 3, 11 do 12. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A jeśli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, drogie kamienie, drwa, siano, słomę i tak dalej. I pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset, że każdy będzie miał pochwałę od Boga. Każdy. Każdy jeden. Każdy jeden chrześcijanin zostanie na sądzie pochwalony, w sądzie Chrystusowym. Za co pochwalony? Za to, co Bóg uważa za godne pochwały.
nie będzie ani jeden w żaden sposób skarcony. Jeśli ktoś uczy, że chrześcijanin będzie skarcony, to kłamie, bo Pan Jezus już całe skarcenie wziął. Po drugie, osąd wierzących w Pana Jezusa Chrystusa nie będzie skutkował potępieniem, męką czy oddzieleniem od Boga. Wierzący chrześcijanin, który uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, wierzący, których uczynki nie zdadzą egzaminu, co najwyżej doznają pewnego rodzaju wstydu i utraty nagrody, zostaną pochwaleni za co innego niż za to, co nie było najlepsze. Ale nie ma to wpływu na utratę zbawienia. Jeżeli czyjeś dzieło zostanie spalone, to taki człowiek poniesie stratę, ale on sam będzie zbawiony, ale tak jakby przez ogień. Pierwszy list do Koryntian 3:15 nam to mówi. Jeśli czyja robota spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zostanie zachowany, tak jednak jak przez ogień. Jest to wyraźnie powiedziane. I 4:5, a tak nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który wyświeci, co skrytego jest w ciemności i objawi zamiary serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Zamiar serca się liczy, zamiar serca. Czyli nawet jeśli jakiś brat zrobi coś, co inni wierzący uznają za niewłaściwe, ale ten brat miał właściwy zamiar serca, to Pan wyświeci ten zamiar serca i pochwali wierzącego. Nie ma znaczenia, jak oceniają to ludzie. Ludzie mogą to oceniać różnie. Ich błąd, że oceniają to inaczej niż Pan Jezus. Ich strata, że nie mają tak jak Pan Jezus wejrzenia w to, co jest w sercu. A skupiają się na swoich bredniach, błędach i innych rzeczach. Słowa, te, które tu widzimy, nie mogłyby być prostsze. I znowu, zauważmy też, że wierzący w Pana Jezusa Chrystusa osobiście stawią się przed swoim Panem. Wszyscy bowiem musimy stawić się przed sądem Chrystusowym, mówi drugi list do Koryntian, 5:10. Według fałszywej teologii adwentystycznej sąd wierzącego odbywa się w niebiańskiej świętości pomiędzy rokiem 1844 a wtórym przyjściem, podczas gdy sam wierzący rzekomo znajduje się na ziemi lub śpi w grobie. Nie tego nauczał apostoł Paweł. I jeszcze tutaj jest bardzo ważny problem z tą diabelską nauką adwentystów. Oni utożsamiają szatana z kozłem ofiarnym z kapłańskiej 16. Jest to niebiblijne. Oba kozły w dniu pojednania, ten zabity i ten wypuszczony na wolność, to jest reprezentacja Pana Jezusa Chrystusa. One pokazują na Pana Jezusa Chrystusa. Jeden kozioł i drugi wskazuje na Chrystusa. Jeśli adwentyści nazywają tego wypuszczonego na pustynię szatanem, no to robią z Jezusa szatana, ale to nie dziwne, bo ta cała religia adwentystyczna jest satanistyczna i jeśli masz cokolwiek wspólnego z adwentyzmem dnia siódmego, to przestań mieć. Trzymaj się jak najdalej od tego. Zabity kozioł obrazuje akt przebłagania Chrystusa, jest to krwawa ofiara. Uwolniony kozioł obrazuje wystarczalność Chrystusowego zadośćuczynienia. Zostało ono dokonane raz na zawsze i jest na zawsze kompletne. Interpretowanie kozła ofiarnego jako odniesienia do szatana jest bluźnierstwem. Więc jeśli cokolwiek masz wspólnego z adwentyzmem, to jesteś winny bluźnierstwa. A nawet powiem więcej. Tu masz klub wzajemnej adoracji. Na dole masz podpis szefa adwentyzmu dnia siódmego. Ale masz tutaj też razem w jednym klubie. Kościół rzymskokatolicki, prawosławny, Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół polsko-katolicki, Kościół chrześcijan baptystów, Kościół starokatolicki mariowitów, Kościół zielonoświątkowy, Kościół chrystusowy i Kościół adwentystów dnia siódmego. Kościół adwentystów dnia siódmego podpisany przez Jarosława Dzięgielewskiego, przewodniczącego kościoła. Kościół zielonoświątkowy podpisany przez biskupa Marka Kamińskiego. Kościół Chrystusowy w RP, podpisany przez biskupa W. Andrzeja Bajeńskiego. Kościół chrześcijan baptystów, podpisany przez presbitera Mateusza Wicharego, przewodniczącego Rady Kościoła.
Kościół starokatolicki Mariawitów, podpisany przez biskupa M. Karola Babiego. Kościół ewangelicko-metodystyczny, podpisany przez biskupa Andrzeja Malickiego, superidenta naczelnego. Kościół polsko-katolicki, podpisany przez biskupa Wiktora Wysoczańskiego. Kościół ewangelicko-reformowany, podpisany przez biskupa Marka Izdebskiego. Kościół ewangelicko-augsburski, podpisany przez biskupa Jerzego Samca. Kościół prawosławny, polski autokefaliczny kościół prawosławny, podpisany przez prawosławnego metropolitę warszawskiego i całej Polski oraz Kościół rzymskokatolicki, konferencji episkopatu Polski, przewodniczący się podpisał arcybiskup Stanisław Gądecki. Jeśli masz cokolwiek wspólnego z którąkolwiek z tych organizacji, które wspólnie tutaj są na tym jednym przedsięwzięciu, no to masz problem, bo łączysz się z Wszetecznicą. Kto się łączy z Wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. I dopóki masz jakikolwiek związek z tym, to jesteś po prostu częścią Wszetecznicy, która przez to, że akceptuje adwentyzm, nie odcięła się adwentyzmu, ma na sobie piętno występku. I adwentyzm, przypisując to, interpretując kozła ofiarnego jako odniesienie do szatana, bluźni. Adwentyzm znajduje potwierdzenie tej doktryny nie w prawidłowo wyczytanym Słowie Bożym, Piśmie Świętym, ale w wizjach Ellen White, co jest kolejnym przykładem tego, jak dodali oni do objawienia biblijnego. I jeżeli masz cokolwiek wspólnego z którąkolwiek z tych organizacji, które wspólnie współpracują z Adwentyzmem Dnia Siódmego, to krew twoja na twoją głowę.